głosuj. Jednomandatowe okręgi wyborcze to temat pierwszego pytania w nadchodzącym referendum, w którym wypowiemy się już za 4 dni. Czy jest to rozwiązanie lepsze, a być może lepiej je zachować status quo? Jakie alternatywy istnieją, gdy chodzi o ordynacje wyborcze? Jakie są stosowane na świecie i z jakimi efektami? I jaka jest możliwość ich wprowadzenia w Polsce? O zaletach i wadach różnych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie popularnego ostatnio tematu JOW, będziemy rozmawiać w dzisiejszej debacie politycznej w ramach odcinka audycji Proste Zwierciadło, wolnościowej audycji o polityce, o sprawach społecznych, o właśnie o takich tematach. We wtorek 1 września roku 2015 wita się z Wami, drodzy słuchacze, słuchający tego na żywo w radiach Kontestacja, Enklawa lub Ethercast, Krzysiek Maczyński, noszący pseudonim Byte Eater, a dzisiejszymi gośćmi, którzy pewnie będą mówić dużo więcej niż ja, jako że ich jest duża liczba, więc ciężar tutaj postaram się maksymalnie przenieść na nich, aczkolwiek będę im robił takie wrzutki pewnie, żeby mówili nie to, co standardowo, tylko coś też ciekawszego, czego w innych mediach nie usłyszycie. Gośćmi dzisiejszymi są mianowicie Mateusz Klinowski, burmistrz Wadowic, po wieloletniej kadencji poprzedniej burmistrz z inicjatywy Wolne Wadowice się dostał z komitetu stworzonego przez tę inicjatywę, którą wcześniej sam założył i stanął na jej czele. Związany także z inicjatywą Wolne Konopie, a wcześniej z demosceną komodorową. Witam cię serdecznie. Cześć czołem, witam wszystkich. I opowiada się przeciw, gdy chodzi o JOW-y. Także przeciw. Jak najbardziej. Także przeciw Konrad Gadomski, prezes Stowarzyszenia Pokolenie Wolności. Do niedawna także członek partii Korwin. Wspominam o tym dlatego, że to odejście jest jeszcze świeże. Drodzy słuchacze, możecie to tutaj kojarzyć. Echa mogą jeszcze do Was zapewne docierać. Również Cię witam. Witam serdecznie, witam. Natomiast w ławach zwolenników formuła jest 2-2. Wśród zwolenników mamy Bogusława Cioka z Katowic, właściwie z Podlasia, ale od dłuższego czasu związanego z Górnym Śląskiem, działacza aktywnego w polityce, także dziennikarza, publicystę, komentatora politycznego. Myślę, że to jest adekwatne bardzo określenie. Również witam pana Bogusława. Dobry wieczór, witam wszystkich, zwłaszcza Konrada, który jest moim starym znajomym jeszcze z poprzedniego ugrupowania. Niestety, no trochę mi pan nasłodził, ja nie jestem nawet politykiem. Jestem Bogusław Ciok, mieszkam w Katowicach. Tak, i Michał Broniewicz z ruchu Kukiz 15 oraz partii Demokracja Bezpośrednia i chyba jeszcze jedną afiliację warto wspomnieć, ruch społeczny Demokracja Bezpośrednia. Witam cię, Michale. Dzięki za wymienienie wszystkich inicjatyw, w których jestem. Witam wszystkich słuchaczy oraz moich drogich współdyskutantów. Tak, i jak zwykle z informacji wstępnych, jeszcze zanim napoczniemy nasz temat, to tutaj warto podać, że ponieważ jest to na żywo, chyba że słuchacie z nagrania, co jest możliwe, przypominam, za darmo, zawsze, natomiast tych, którzy słuchają na żywo, zachęcam tutaj do interakcji, bo to jest właśnie fajnego w audycjach na żywo, że Wy tutaj możecie zadzwonić i zadać swoje na przykład jakieś pytanie ciekawe i to możecie robić na dwa sposoby: Skype'em na kontestacja.com lub enklawa.net. No i do wyboru jest też telefon 222-195-321, to nasz numer. No a także jeżeli na strony tych radiów sobie wejdziecie, to tam są czaty, które no, obserwuję właśnie idę tam, żeby rzucić okiem. Zgadywali, kto będzie gościem. No, nie wszystko dobrze zgadli, z tego co widzę. Więc dobra, to chyba wszystkie informacje, które na wstępie powinny zostać podane, w związku z czym... czyżby nas rozłączyło? Co tu się dzieje? Aha, nie. Dobra, już nie, wszystko w porządku, to tylko Skype drobne szaleństwa tutaj nam odstawia. Więc przechodząc do naszego tematu, to
Myślę, że warto zacząć od doświadczeń z miejsc na świecie i takich ciał wybieralnych, przy których JOW-y są stosowane. Jakie doświadczenia z nich płyną i czy można je ocenić pozytywnie czy negatywnie? Myślę, że tutaj od dobrego takiego przeglądu, do którego ze zgodą bądź z polemiką się odniosą pozostali, od dobrego przeglądu zacznie Michał Broniewicz. Chciałbym zacząć przede wszystkim od takich najbardziej znanych przykładów państw, w których występują jednomandatowe okręgi wyborcze. Są to oczywiście Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Są to państwa, w których występują tradycyjne JOW-y i w tych państwach system reprezentacyjny ma tendencję do nadreprezentowania dwóch największych sił, czy są to republikanie i demokraci, czy jest to Partia Pracy oraz Torysi. Natomiast takimi przykład z klasycznymi JOW-ami, gdzie jest dosyć dużo reprezentowanych partii, jest to Francja. Oczywiście mamy tutaj przykład blokowy oraz są państwa, które stosują jednomandatowe okręgi wyborcze, których jestem największym zwolennikiem, są to JOW-y z preferencyjnym głosem przechodnim, tak zwanym STV. Występują one w Australii oraz w Irlandii. W tych dwóch państwach istnieją zarówno silne partie, które są w stanie rządzić, jak też i przedstawiciele małych, lokalnych ugrupowań, partii zajmujących się tylko jakimiś specyficznymi tematami, tak jak Partia Zielonych oraz przedstawiciele lokalnych partii. Michał, zanim będziesz kontynuował, to tutaj mamy słuchacza już od razu dzwoniącego na antenę. Witam cię. Jakie pytanie chcesz zadać? Znaczy może ja chciałbym własną opinię przedstawić i ewentualnie mogą ludzie później do niej odnosić. Więc no proszę cię bardzo. Co do JOW-ów, to myślę, że Stany Zjednoczone są dobrym przykładem, że... No i niestety zerwało nam połączenie ze słuchaczem, może jeszcze zadzwoni. Tak więc Michał, czy coś jeszcze miałeś do dodania? Właściwie często krytykowane w jednomandatowych okręgach wyborczych podziały partyjne, gdzie często są to dwie duże partie, raczej patrząc na porównanie z państwami takimi jak Australia czy Francja, wynika po prostu z niedopracowania tego systemu jednomandatowych okręgów wyborczych lub też z długiej tradycji parlamentarnej państw anglosaskich, gdzie ta scena była cały czas tylko stabilizowana, stąd istnieją tam tylko dwie duże partie, które są w stanie przetrwać wszelkie jakieś trendy. Oczywiście sytuacja w Polsce w Senacie nie jest rzetelna, jak chodzi o reprezentację wynikającą z JOW-ów, ponieważ jest to tylko odbicie parlamentu, gdzie mamy system proporcjonalny. No właśnie, chciałem też nadmienić, że w Polsce mamy taki przykład, jest nim dokładnie Senat. I co, i stawiasz tezę taką, że ludzie głosując do parlamentu, no głosują właściwie na to samo do Sejmu, głosują właściwie na to samo do Senatu, stąd tutaj ten tak, Senat jest to odbicie zwierciadle, dlatego teza o dominacji Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w prowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych nie jest do końca rzetelna. Więc jak w ławach przeciwników? Czy jest zgoda na taką diagnozę, czy może polemika? No pewnie, że polemika. To zanim polemika, dodzwonił się jeszcze raz ten słuchacz, więc możesz dokończyć. A w którym momencie mnie rozłączyło? Jak powiedziałeś o Stanach. No więc tam, jak widać, JOW-y nie hamują tych negatywnych, totalitarnych takich inklinacji obecnej demokracji i dodatkowo tam czytałem artykuły, że 20-30% ludzi uważa się za libertarian, a nie mają właściwie na kogo głosować, bo JOW-y eliminują właśnie kandydatów. No właśnie prowadzą do systemu dwupartyjnego, co się nazywa prawem Divergera i tutaj to przez niektórych jest uważane za wadę, że właściwie trzecia siła nie ma większych szans się wybić, chociaż raz tak w Stanach było, prawda, w XVIII wieku partię federalistyczną tutaj zastąpiono, natomiast
Natomiast niektórzy uważają, że to po prostu jest kwestia zmiany strategii, że trzeba w ramach tych dwóch głównych tutaj ruchów zdobywać sobie jak największe wpływy i je po prostu przejąć od wewnątrz przez jakąś długofalową pracę. I część libertarian amerykańskich rzeczywiście to robi. Dobra, dzięki Ci za ten głos i tymczasem zwróćmy głos opozycji, że tak powiem, czyli stronie na nie. Polemikę poproszę. Ale czy Bogusław Ciołk, czy mogę? A to jest strona ta sama, tutaj chciała się wypowiedzieć właśnie strona przeciwna Jową. To może ja. Proszę no cię to bardzo. Właśnie zgłosiłem się, Bogusław Ciołk. Tak? Przeciwko Jową? Nie, ja jestem za Jowem, ale dlatego, że polemika polega na tym, że jak przeciwnik miał okazję się wypowiedzieć, to ja powinienem odbić tą piłeczkę. A nie, bo to nie wypowiadał się na razie jeszcze żaden przeciwnik. Wypowiadał się Michał oraz słuchacz, który dzwonił tak po prostu ze swoim głosem. To straszne, że jak staram się bronić Jowów, wychodzi, że jestem ich przeciwnikiem. Muszę popracować trochę. Jeszcze z Bogusławem to rozwinąć. To Mateusz w takim razie, potem pan Bogusław. Dobrze, ja od razu się odniosę do tego, co słyszeliśmy wraz ze słuchaczami. Jak widzicie, Jowy to jest rozwiązanie, system głosowania, który funkcjonuje w krajach, które cieszą się długą historią demokracji. I w jednych Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania to są pierwsze, jedne z pierwszych demokracji, które w ogóle zaistniały na naszym wspaniałym globie. Więc stąd oczywiście wniosek wyciągają zwolennicy Jowów, że jest to system najbardziej demokratyczny, szlachetny i który jest u źródeł. Natomiast dla mnie jest to po prostu dowód na istnienie pewnego anachronicznego rozwiązania, które przetrwało mocą tradycji i pewnych układów politycznych, i pewnej inercji, która niestety jest podtrzymywana przez partie, które biorą w tej grze od wielu dziesiąt, jeśli nie wieluset lat udział. Jak dokładnie się dzieje w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych w sposób najbardziej wyraźny. I najwyższy czas, będąc w XXI wieku, zaproponować wyborcom coś innego niż ten jakże archaiczny i skompromitowany na wiele sposobów system wybierania naszych przedstawicieli. Oczywiście lepszym rozwiązaniem niż Jowy jest ordynacja większościowa, proporcjonalna, którą mamy w okręgach wielomandatowych w Polsce, natomiast ona ma też bardzo poważne wady. Dlatego ja zarówno jestem przeciwko ordynacji większościowej w systemie JOW, jak i ordynacji proporcjonalnej i uważam, że w XXI wieku powinniśmy pójść w kierunku nowoczesności i wybrać taki system wybierania naszych przedstawicieli, który nie będzie miał wad ani jednej, ani drugiej ordynacji. Wpychanie nas z powrotem... To może JOW australijskie, przepraszam za przerwę. No właśnie, pytanie, czy JOW-y australijskie, czy może system głosu przechodniego, który umożliwia zarówno istnienie list, jak i głosowanie na kandydatów ponadpartyjnymi podziałami. To już jest kwestia jakby do dalszej dyskusji. Natomiast ja chciałem słuchaczom przekazać prosty przykład, który wydarzył się w Wadowicach w ostatnich wyborach. Fajnie wprowadziliśmy JOW-y w wyborach do samorządu, w radach miejskich, w miastach, w miejscowościach, które nie są na prawach powiatu, czyli mniejszych po prostu miejscowościach. Taką miejscowością są też Wadowice. Jeżeli wejdziecie sobie, drodzy słuchacze i drodzy zwolennicy Jowów, na mojego bloga mateuszklinowski.pl, znajdziecie tam przypowiastkę o tym, co wydarzyło się w czasie ostatniej kampanii wyborczej właśnie w Wadowicach w związku z Jowami. Super, że nie trzeba było rejestrować 40 kandydatów, tylko JOW-y pozwoliły nam zarejestrować 21. Czyli mieliśmy o połowę mniejszy próg ilościowy, żeby zarejestrować swój komitet wyborczy. Super. Każdy mógł się zarejestrować sam. Oczywiście żadnego takiego kandydata nie było, ale było to możliwe. To było bardzo dobrym ruchem, bardzo dużym plusem tej kampanii. Natomiast okazało się, że ekipa poprzedniej burmistrz czy poprzedniej władzy straciła w tych wyborach 40% ze swojego poparcia w stosunku do kampanii z 2010 roku. Czyli nasze działania obywateli walczących z układem doprowadziło do tego, że władza utraciła 40% swojego poparcia. W wyniku wprowadzenia JOW-ów mimo tej straty poparcia 40% uzyskała 9% mandatów więcej niż miała. Czyli z 70% miejsc w Radzie ma 80%.
to pokazuje dobitnie, na czym polega problem z JOW-ami. Po prostu władza zawsze jest w takim układzie premiowana z tej prostej przyczyny, że opozycja zwykle dzieli się, no bo na tym polega demokracja, że władza reprezentuje jeden sposób myślenia, a opozycja kilka różnych pomysłów, jak alternatywnie poprowadzić rządy w gminie na przykład. No i stąd, jeżeli komitetów wyborczych opozycji jest więcej niż komitetów władzy, to zawsze wygrywa władza. W niektórych okręgach wyborczych mieliśmy 60% jako opozycja poparcia społecznego, a i tak wygrywa obóz władzy. Jeżeli chcemy wprowadzić JOW-y w całym kraju, w wyborach do parlamentu, efekt będzie tylko i wyłącznie jeden. Ci, którzy rządzą, będą rządzić i uzyskają znaczny przyrost głosów w parlamencie. W stosunku do tych, którzy chcieliby rządzić. Więc jeżeli chcecie, żeby PiS i PO rządziły w Polsce przez następne 100 lat, wprowadźmy JOW-y. Zapraszam. Ja się odnieść do przykładu. Michał, to może obiecaliśmy już dwa głosy temu, licząc z słuchaczem panu Bogusławowi głos, tak. Więc zaraz mu też przekażę. Ja tylko dodam jeszcze do tego, że podobnego przykładu przeciwnikom JOW-ów dostarczyły ostatnie wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, gdzie partia UKIP dostała około tam 20% głosów. Natomiast 13. Natomiast marną liczbę jeden. Jednego. wprowadziła swoich deputowanych. To właśnie jest dowód na to, że JOW-y zadziałały w Wielkiej Brytanii. Ja tutaj, czy mogę już? Proszę bardzo. Ja tutaj, Bogusław Ciok się kłania, ja tutaj się odniosę do pana, przede wszystkim do pana burmistrza. Pan burmistrz został wybrany w systemie jednomandatowym, jest przeciwnikiem. Brawo, panie burmistrzu. Drugi kolega, który się wypowiadał, że jemu się nie podoba dokładnie wszystko, no to podejrzewam, ja mam taką metodę i ja go zapraszam na swoją stronkę facebookową, to on zobaczy, co ja staram się wypropagować. Natomiast myśmy mieli do czynienia z jednomandatowymi okręgami wyborczymi całkiem dosyć niedawno, mianowicie w wyborach prezydenckich. Tam jest czysty przykład działania jednomandatowych okręgów wyborczych, bo prezydent jest tylko jeden. I pan, który twierdził, że władza zawsze wygrywa, niech zajrzy i zobaczy, gdzie się teraz znajduje pan Komorowski jako ten przy władzy, a gdzie się znajduje ta opozycjonista, czyli pan Duda. No. Natomiast gdzie się znajduje, przepraszam, 10 pozostałych kandydatów, którzy startowali w tych wyborach? Ale to jest jednomandatowy okręg wyborczy. Nie z partii, może wygrać nie z partii tylko rządzących. Jeden. Nie z partii rządzących. No. Moment, spokojnie. Partia rządząca była za Bronisławem Komorowskim, a prezydentem jest pan Duda. Wygrywa tak, członek najlepszy. Członek nowej partii na mecie bierze wszystko. Momencik. Pierwszy na mecie bierze wszystko. Nie przesądzajmy faktów, czy PiS dojdzie do władzy, czy nie dojdzie do władzy. Bogusławie, a ile jest miejsc do obsadzenia w wyborach prezydenckich? Jeden mandat, bo to jest najczystsza forma jednomandatowych okręgów wyborczych. Najjaskrawszy przykład. I dlatego stosujemy okręgi jednomandatowe, bo nie mamy wyboru i robimy dwie tury, dlatego żeby zamaskować problem braku legitymacji demokratycznej dla wybieranego kandydata w wyborach jednomandatowych. Proszę poczytać mojego bloga, ja się dokładnie do tego odnoszę. Jestem wybrany w okręgu jednomandatowym, ale te wybory też mają swoje wady. Natomiast tam, gdzie wybieramy 460 kandydatów, bawienie się w okręgi jednomandatowe jest po prostu śmieszne. Nie, przepraszam bardzo, nie jest śmieszne, tylko jest realistyczne. Zejdźmy w końcu na ziemię i przestajmy dawać wszelkie plenipotencje prezesom partii. Naszym krajem nie rządzi jakaś grupa ludzi. Nie rządzi 460 posłów. Momencik, proszę mi nie przerywać, ja skończę, będzie pan mógł się ustosunkować do tego. Naszym krajem nie rządzi parlament, ani nawet senat. Naszym krajem rządzi kilku prezesów partii politycznych. Ale całkowita zgoda. Spokojnie, zgoda. Proszę mi nie przerywać. Ja tutaj zaingeruję rzeczywiście. Rzeczywiście proszę tutaj o to, żeby pan Bogusław mógł spokojnie dokończyć. Proszę mi tak dokończyć i wtedy można się będzie ustosunkować do tego, co ja mówię. Jednomandatowe okręgi wyborcze są zbawcze dla
demokratycznego systemu, jaki mamy. Nie ma gorszego systemu od tego, który jest obecnie. Kiedy to czterech prezesów, właściwie to pięciu prezesów partii, które są reprezentowane w Sejmie, ustala całą politykę państwową. To ci ludzie ustalają, na którym miejscu, w którym okręgu znajdzie się jaki poseł. Największą degrengoladą było to, jak odchodził poprzedni marszałek Sejmu, mówiąc, że on to robi dla partii. Proszę sobie przypomnieć, ja to robię dla partii, ale partia i tak mi obiecała jedynkę w Kujawsko-Pomorskim. Dzięki Bogu on nie dostał tej jedynki, bo znowu byśmy go wybrali. Znowu ta osoba była gdzieś tam w kręgach rządzących. Jednomandatowy okręg wyborczy to jest odpowiedzialność posła przed swoim wyborcą. To jest odpowiedzialność do bólu. Margaret Thatcher na spotkaniu z Adamem Słomką powiedziała mu takie znamienne słowa. Proszę pana, ja mam sekretarzy, którzy mają zapisane wszystkie ważniejsze rzeczy z życia moich wyborców. Ja wiem, kto ma urodziny, kto ma chrzciny, kto ma ślub i ciągle im muszę coś posyłać, bo Margaret Thatcher nie byłaby premierem rządu brytyjskiego, jakby nie została wybrana w swoim jednomandatowym okręgu. Mało tego, odniosę się jeszcze do pana Farage'a. Partia UKIP, mająca tam 13, czy około tam 13,7 bodajże, nie wiem, w każdym razie niecałe 15% poparcia, nie ma w ogóle liderów. Jedynym liderem tej partii jest pan Farage. A i to społeczeństwo brytyjskie chce go mieć na eksporcie, a nie u siebie w kraju w Izbie Gmin. Proszę sobie to wziąć pod uwagę. To niedawno miała go Twoja Bluma jeszcze oraz Daniela Hannana jeszcze ma. Natomiast no rzeczywiście tutaj lidery. No Daniel Hannan to jest, chociaż w Polsce mniej znany, zgadza się. Natomiast rzeczywiście Jowy tutaj premiują partie o silnym poparciu lokalnym, tak? Partie na przykład nauczycieli, które nauczyciele są rozproszeni po całym kraju, by miała małe szanse, natomiast partia marynarzy, którzy się koncentrują na Pomorzu, miałaby szanse duże. To dobrze, w takim razie Konrad jeszcze nie zabierał głosu, to dajmy Konradowi, a potem Mateuszowi, który miał pewne zastrzeżenia liczne. Przecież miałem pierwsze miałem zastrzeżenia, więc chciałbym Konradzie... Dobra, to kolejność taka. Konrad, Mateusz, Michał. A potem przejdziemy do dalszych tematów, bo... Więc ja bym przede wszystkim chciał się ustosunkować do tego, co na początku powiedział Michał a propos Senatu. Ja przypomnę może tylko, właśnie Jowy pokazały dobitnie, że w polskim systemie w polskiej mentalności jest tak zakorzenione, że przypadek Senatu pokazał, że mamy czysty obraz zabetonowania sceny politycznej. Ja przypomnę, jeżeli się nie mylę, Platforma Obywatelska na 100 miejsc w Senacie ma 57, czyli bezwzględną większość, PiS 32 miejsca, to już oznacza 89 miejsc. Właśnie tak działają Jowy. Ja powiem tylko, że ani polskie społeczeństwo, ani polska demokracja nie jest gotowa dzisiaj, aby dopuścić, pozwolić tym dwóm partiom zabetonować system jeszcze bardziej. I jeszcze się za chwilkę do tego odniosę. Chciałbym tylko powiedzieć, że tak jak w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, tam wszędzie, gdzie działają i nierzadko nawet sprawdzają się Jowy, partie są dość blisko siebie, natomiast mają pewne wyraziste różnice w kwestiach gospodarczych, w kwestiach światopoglądowych, obyczajowych. Tymczasem my w Polsce mamy taki dziwny, śmieszny podział nie na prawicę, lewicę, nie na wolnościowców i socjalistów, tylko mamy taki podział pomiędzy tak naprawdę emocjonalny, albo kogoś lubimy, albo kogoś nie lubimy. I tak wschodnia część Polski lubi PiS, zachodnia część Polski lubi Platformę i tak naprawdę ten podział jest tylko i wyłącznie emocjonalny. Te dwie partie, kto wie, czy one nie są ze sobą w jakiejś zmowie i nie zastosowały starej rzymskiej zasady dzieli rząd, bo to się po prostu wszystko zgadza. Natomiast ja chciałem jeszcze się odnieść. Największym problemem w Polsce, w polskiej polityki w tej chwili jest to, że grupa czterech, pięciu partii, właściwie czterech, tak bardzo zabetonowała system polityczny poprzez bieżący system wyborczy, poprzez system finansowania, poprzez próg wyborczy 5% w stosunku do reszty Europy dość wysoki, że tak naprawdę na uczciwych, równych zasadach mało która partia czy siła polityczna, oddolna, społeczna miałaby szansę wprowadzić jakieś większe, radykalne zmiany. Natomiast Jowy nie są lekarstwem na to, dlatego że Jowy z czterech partii zrobią dwie i podejrzewam, że jako, że te dwie partie będą miały wówczas tak pewną, tak ugruntowaną pozycję, że
degeneracja klasy politycznej będzie jeszcze większa. Natomiast jeszcze pozwolę sobie w krótkich słowach odnieść do słów Bogusia Cioka. Mówił, że będący u władzy Komorowski przegrał, zwyciężył opozycję Mista Duda. Otóż Bogusławie, wydawało mi się, że tutaj obydwa się zgadzamy. Tak Duda, jak i Prawo i Sprawiedliwość są tak samo częścią systemu politycznego jak Platforma Obywatelska. Tak. Jak i Platforma Obywatelska prowadzą w zasadzie taką samą politykę. Ja podejrzewam, że gdyby w 2005 roku wygrała Platforma, w 2007 roku wygrał PiS i rządził do dzisiaj, żadnej zmian by nie było, dokładnie takie same ustawy byłyby przeprowadzane, dokładnie w tym samym kierunku szłaby debata publiczna, bo de facto te partie różnią się tylko iluzorycznie. Tak więc... Ja się wtrącę tylko. Te partie nie różnią się w ogóle, ale tutaj padło pytanie o to, czy wygrywają zawsze rządzący. A ja chciałem pokazać, że nie wygrał rządzący. Znaczy dla mnie, tak jak Platforma, tak jak PiS, tak jak FSL, to są partie rządzące, to są partie beneficjenci obecnego ustroju. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie, tam padło stwierdzenie, aktualnie wygrywa aktualnie rządzący. Tutaj się stało to inne. Aktualnie rządzący, panie Bogusławie, naprawdę. No, Jezus, no. Panowie, poczekajmy do wyborów parlamentarnych i wtedy ocenimy, kto jest aktualnie rządzącym, bo póki co rządzi Platforma. Ale te partie niczym się nie różnią. To jest system, który tak, rządzi. Niczym się nie różnią, dokładnie. Dlatego nie trzeba wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. Żeby rządzili dalej. Rozumiesz, Bogusz? Nie, proszę pana. Nie, nie da rady, żeby rządzili dalej. Ja dam jeszcze tylko taki jeden przykład. Czy znacie, panowie, pana Kuca? Kuc, reżyser. Kazimierz. To jest senator z Katowic. Kazimierz Kuc. No senator z Katowic. I tutaj zadziałały JOWY, ponieważ żadna partia, ani PiS, ani Platforma, ani pomniejsze, nie wystawiły kontrkandydata przeciwko panu Kazimierzowi. On to był najsilniejszy. Na Boga, jest celebrytą. Jakby kochany, no to mogli też przeciwko Kucowi. Wie pan, czym był Senat, jak nie było jednomandatowych okręgów? Był zrzutowiskiem. No i teraz jest celebrytą. Jak wprowadzono jednomandatowe okręgi, partie się rozbiegły w panice po kraju, szukając rozgarniętych ludzi, żeby zacząć chłopiec w Senacie. Ja chciałem Zgadzam się, ale przedtem to było zrzutowisko. Obiecaliśmy głos Mateuszowi, później Michałowi, więc głos dla Mateusza Klinowskiego. Ja już się włączam. Ja się odniosę do tego argumentu, on się często powtarza, pan Bogusław go tu też powtarza, do znudzenia w debacie publicznej się pojawia, że JOWY oto spowodują, że przestaną rządzić prezesi. Ja zostałem radnym tylko i wyłącznie dlatego, 4 lata temu, że istniały wielomandatowe okręgi wyborcze i listy komitetów i udało mi się wślizgnąć, jak to mówią dzisiaj członkowie tamtego komitetu, pani poprzedniej burmistrz, na ich listę. Zostałem spacyfikowany, bo bano się, że stworzę własny komitet i zaproszono mnie na listy komitetu władzy. I ponieważ znalazłem się na tej liście, mieszkańcy mogli spośród wielu różnych kandydatów zagłosować również na mnie. I w ten sposób otrzymałem mandat w swoim okręgu, dużym, wielomandatowym okręgu wyborczym. Więc preferencje pewnej grupy wyborców znalazły swój wyraz w moim mandacie w Radzie Miejskiej. Gdyby istniały okręgi jednomandatowe do Rady Miejskiej, nigdy nie zostałbym radnym, albo moje szanse na zostanie radnym byłyby bardzo, bardzo niewielkie. Natomiast startując wtedy, 4 lata temu, miałem praktycznie pewność, że mandat otrzymam. I dzisiaj niestety jest tak samo. Na wielu listach wyborczych wielu partii znajdują się prawdziwi społecznicy, aktywiści, którzy chcą działać, którzy nie są funkcjonariuszami partyjnymi i mamy szansę na nich głosować. Natomiast, kiedy będziemy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze, to prezesunio skaże swojego ulubionego polityka, swojego funkcjonariusza politycznego, panią Szydło, pana Grasia. I to oni będą tylko i wyłącznie na liście. Tam będzie jedno nazwisko. Więc nie rozumiem, w jaki sposób stworzenie jednomandatowych okręgów wyborczych ma pozbawić prezesów partii politycznych wpływu na to, spośród kogo wybieramy.
I dodam coś więcej. Tylko chciałbym dokończyć jeszcze. Oczywiście ktoś może powiedzieć tak, każdy może teraz wystartować i walczyć przeciwko tym partyjnym nominatom. Tylko problem polega na tym, że nie każdy ma strukturę partyjną, która będzie wspierać go w wyborach. Ja nie wiem, czy państwo braliście udział w jakichkolwiek wyborach. Może tak, może nie. Nie wiem tego. Natomiast ja brałem już udział w wielu kampaniach wyborczych i organizowałem te kampanie. I powiem wam tak, nie masz zaplecza w postaci ludzi, którzy w każdym mieście gminnym, w każdej gminie, w każdej miejscowości gminnej i w każdym powiecie będą ci robić kampanię, to zapomnij, że gdziekolwiek się dostaniesz, chłopie, czy tam dziewczyno. Więc nie mówcie mi, że oto wszyscy teraz będą się zgłaszać społecznicy i startować w jednomandatowych okręgach wyborczych przeciwko partyjnym nominatom i będą mieli jakiekolwiek szanse. Nie będą mieli. Dlatego, że partie polityczne zadbają o to, bo mają struktury, żeby mieć super kampanię, mają do tego finansowanie z budżetu centralnego, więc będą mieli świetne finansowanie i to z partiami politycznymi będą szli biznesmeni, którzy będą i różne inne osoby, które mają interesy w danych okręgach wyborczych, z którymi, które będą wspierać te kampanie jeszcze dodatkowymi środkami. Więc de facto zlikwidujemy jakąkolwiek możliwość wchodzenia nowych ludzi do polityki, wprowadzając jednomandatowe okręgi wyborcze, krzycząc o to, że będziemy łamać monopol partyjny. Nie bądźmy śmieszni. To jest dobry moment, żeby przypomnieć, że trwa audycja Proste Zwierciadło, która, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie ukazywać rzeczywistość w sposób taki, w jaki ona rzeczywiście wygląda. I dzisiaj debatujemy z udziałem czterech gości na temat ordynacji wyborczych ze szczególnym uwzględnieniem jednomandatowych okręgów wyborczych, jako że jest to temat gorący z uwagi na zbliżające się referendum. I zachęcam też do dzwonienia, przypominam, jeden z słuchaczy już to zrobił, a tutaj robi to teraz dwóch naraz właśnie, w związku z czym jednego z nich odbiorę, a później drugiego. Witam cię, słuchaczu dzwoniący telefonem. Czy jesteś z nami? Halo, można? Dobry wieczór. Można. Ja muszę w kontrze do pana burmistrza. To właśnie cały urok JOW-u w tym wydaniu, który w tej chwili istnieje na horyzoncie, na tym polega, że okręgi wyborcze będą miały około 80 tysięcy ludzi. Nie takie wielkie okręgi wyborcze jak do Senatu. I w związku z tym struktury do zorganizowania czegokolwiek będą dużo mniejsze. W przypadku większości okręgów wyborczych będą to prawdopodobnie powiaty lub podwójne powiaty. To jeśli posłem chce zostać ktoś, kto nie jest znany w swoim powiecie czy w swojej gminie, no to przepraszam, to jest jakaś pomyłka. Niech ktoś zrobi najpierw dla swojej gminy, niech go wybiorą na radnego, potem niech go wybiorą na radnego powiatowego i potem może startować do Senatu. Podejrzewam, że wielu burmistrzów i innych działaczy lokalnych może się spokojnie z szranki startować wyborcze z tymi tam panami posłami obecnymi. Ja chcę tylko jedno zauważyć, że w obecnej ordynacji wyborczej, tak do Senatu, jak i do Sejmu, żeby się dostać, to oprócz tego, że patrzymy struktury krajowe, to jeszcze są, co ja się tak śmieję, wybory półwojewódzkie. Dlatego, że te okręgi są takie duże. W JOW-ach będą te okręgi dużo, dużo mniejsze. Dziękuję, przechodzę na odbiór. Dzięki za ten głos. Może ja wtrącę tylko takie, bo tutaj padła nazwa. Cześć, Marek, teraz ja w końcu się może przepraszam. Mhm. Otóż chciałbym się odnieść do argumentu pana Mateusza na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Mateusz, właśnie ty zostałeś wybrany w JOW-ie. Z jednej strony, sorry, że cię zakwalifikuję do lewicowych działaczy, ale masz taką opinię, nie lubię podziału osobiście lewica, prawica. Jako przedstawiciel demokracji bezpośredniej staram się z tym walczyć, ale z jednej strony w Sejmie są ludzie lewicy wybrani w ordynacji proporcjonalnej, którzy są bezbarwni, weszli tylko dlatego, że byli dobrze ulokowani na listach, są cieniem w świetle Leszka Millera, zawdzięczają wszystko SLD oraz Millerowi. Ty jesteś osobą, która sama skonsolidowała ludzi, swój sukces zawdzięczasz sobie i chyba lepiej dla lewicy, żeby była reprezentowana przez ludzi takich jak ty, którzy sami osiągnęli swój sukces, niż ludzi, którzy się wspinają po czyichś plecach. A na chwilę obecną trzy największe partie parlamentu to są partie, gdzie ludzie się wspięli do władzy po plecach Kaczyńskiego, Tuska czy Millera. Jeszcze jedna rzecz, do której muszę się odnieść. Ja się zupełnie nie zgodzę z tym, że PO i PiS zdominują jednomandatowe okręgi wyborcze. Przykład wyborów prezydenta w Krakowie. Kandydat Platformy Obywatelskiej Marta Patena. Umówmy się, że jeżeli kandydat z Platformy ma 7% poparcia, jest słabym kandydatem.
Platforma musiałaby zgromadzić 460 mocnych jednostek, które by były w stanie walczyć PiS. 460. Patrząc na PiS, to musieliby chyba 460 razy sklonować prezesa Kaczyńskiego. Jest to dosyć niemożliwe, więc po prostu powstanie próżnia. I tam, gdzie te dwie duże partie nie będą miały mocnych jednostek, jest szansa, że się wybije silny działacz liberalny, silny działacz zielony, czy silny demokrata bezpośredni. To jest właśnie szansa ruchów oddolnych. To ja tutaj przypomnę, że jestem tutaj prowadzącym, Krzysiek Maczyński, Welbaititer, i że to do moich prerogatyw należy przekazywanie głosu, co przy licznych gościach warto przypominać, żeby był pewien porządek. I zanim przekażę głos dalej, to tak na szybko tutaj oderwijmy się od polemiki i pytanie z czata, czy ktoś podejmie się odpowiedzieć na to pytanie, które na czacie kontestacji zadał Medwe. Jakie polecacie książki na temat Jowów? Krytyczne bądź pochwalne, tak? Bądź naukowe i nie zabierające stanowiska, nie opowiadające się po żadnej ze stron. Ja czytałem jedną bardzo ciekawą pozycję na ten temat. Nie pamiętam dokładnego tytułu, jednak autorem książki był pan dr Piotr Wilczyński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jeżeli się nie mylę, to jest przewodniczący Polskiej Rady Geopolitycznej. To jest takie ciekawe politologiczne wręcz opracowanie na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Autor nie stara się tam opowiadać po żadnej ze stron. To taka chłodna analiza. Ja osobiście tą pozycję polecam. Okej, dzięki. Pan Bogusław, który miał krótkie wtrącenie, potem Mateusz ad vocem do słuchacza oraz w związku z tym, co powiedział Michał. Dobrze, to przy okazji też swoje książki, a następnie Konrad. Więc pan Bogusław. Tak. Książka, jaką chciałbym polecić, napisana dosyć dobrym, przystępnym językiem, autorstwa Janusza Sanockiego, czyli jednego z największych wojowników, pod tytułem właśnie Wojownicy. To jest książka, która wyjaśnia w bardzo przystępny sposób ideę Jowów. No i wszystkie opracowania pana świętej pamięci przystawy, pana profesora przystawy na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. To tyle w kwestii lektury. Natomiast tutaj padła ze strony, ja nie kojarzę jakie imię na pan, który się wypowiadał ostatnio, padła taka laudacja na osobę pana burmistrza. No chyba nie po to, żeśmy się zebrali, żeby tutaj, prawda, jeden z drugiego pani. Dobrze, nie przyjmijmy, że to była laudacja. Natomiast co ja chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć, że w Polsce jest bodajże 300 kilkadziesiąt powiatów, w tym 330 chyba. W tym 162 powiaty nie ma w ogóle swojego reprezentanta. Przy obecnym systemie, tym proporcjonalnym, w systemie większościowym, czyli jednomandatowego okręgu wyborczego, kiedy to okręg wyborczy będzie miał 70 tysięcy mieszkańców, to jest, tak jak kolega powiedział, jeden lub dwa powiaty, każdy rejon naszego kraju będzie miał reprezentanta. Każdy jeden. Teraz w Warszawie istnieje nadreprezentacja posłów i dlatego mamy rządy takie, jakie mamy. Jeżeli będzie silna organizacja, na przykład ruchów ślązakowskich, to oni będą tutaj mieli swoich reprezentantów, którzy się będą przeciwstawiać silnym ruchom kaszubskim. Przecież o to nam chodzi, żebyśmy pracowali tutaj, na własnym terenie, na własną odpowiedzialność. To wyborca ma być pracodawcą posła. Nie może być inaczej. Czy panowie znacie posłów? Czy panowie potraficie wymienić więcej niż 30 nazwisk posłów zasiadających w obecnym Sejmie? Bez problemu. Bez problemu? No, nie jesteśmy niereprezentatywni tutaj, więc... Tak, człowiek, właśnie, nie jesteśmy reprezentatywni. Proszę wyjść na ulicę i się zapytać o 10 znanych posłów. Oczywiście znamy tych 10 znanych, ale jeżeli przyszłoby wymienić 20, podejrzewam, że 99% naszych przechodniów, czyli naszego społeczeństwa, nie ma zielonego pojęcia. Ludzie nie wiedzą, jakim senatorem, kto jest senatorem z Katowic. Tak głośne nazwisko, ponoć celebryta, jak mówicie. Następna sprawa. Jowy w systemie brytyjskim, czyli pierwszy na mecie bierze wszystko, zabraniają nachalnej słowa mi akurat brakuje, nachalnego reklamowania samego siebie, czyli kampanii wyborczej.
tam nie ma billboardów, tam nie ma niczego. Jeżeli któryś z tamtych posłów, z tamtejszych posłów by się wygłupił z jakimś billboardem, to społeczeństwo odrazu go wsadzi pod kreskę wyborczą. Następna sprawa, polaryzacja sceny politycznej, bo to nie jest rządy, to nie są rządy dwóch partii, to jest spolaryzowane, bo są ludzie w miarę uczciwi i całkiem uczciwi. Następuje polaryzacja sceny politycznej, bo niektórzy lubią sięgać komuś do kieszeni i to są lewe partie, albo nie lubią sięgać do kieszeni i to są wtedy konserwatyści. Także no, miejmy troszeczkę szacunku. Mało tego, w Izbie Gminy jest reprezentowanych 11 partii, bo koalicje wyborcze zawiera się przed wyborami, a nie po. W związku z tym skutkuje to bardzo szybkim powoływaniem rządu do życia. Mało tego, samoliczenie głosów na drugi dzień, znamy wyniki wyborów. W okresie transformacji, jaką teraz przeżywamy, czyli przechodzenie z systemu na systemu, bo ten system jest bandycki. Ja nie mówię, że on teoretycznie nie jest dobry, bo teoretycznie też jest zły, ale to, co zrobiono w naszym kraju z systemem większościowym, to jest jeden wielki bandytyzm. Próg wyborczy jest sprzeczny z konstytucją i nikt sobie z tego nie robi nic. Nie może być progu. Jeżeli mamy proporcjonalność, to mamy proporcjonalność do bólu. Dlatego w naszym przypadku zmiana na najprostszy z systemów jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli na system brytyjski, w którym to pierwszy na mecie bierze wszystko, jest wyjściem zbawiennym. Bo to potrafi zrozumieć, podejrzewam, 90% społeczeństwa. Mateusz Klinowski. Dobrze, postaram się odnieść po kolei do wszystkich tutaj argumentów, które zostały podniesione. Zacznijmy od tego, że ma podziałać efekt próżni, to znaczy PiS i PO nie mają 460 kandydatów, żeby obsadzić 460 okręgów wyborczych wielkości powiatu lub dwóch. I tutaj przykładem ma być rzekomo Kraków. Chciałem zauważyć, że PO wystawiło tam dwóch kandydatów. Jednego, który miał wygrać, czyli Jacka Majchrowskiego, i drugiego, który był tylko z kandydatem po prostu, żeby PO miało jakiegoś kandydata nominalnie. Stąd i mi to wykazało, że sama etykietka nie wystarcza jako platforma i że to musi być jednostka, która coś zgadza się, ale to sama to etykietka jest nie wystarcza do oczywistości. Specyfika wyborów lokalnych. Natomiast nie przenosiłbym tego na grunt wyborów parlamentarnych, dlatego że tutaj akurat marka działa znakomicie. I można się przekonać, patrząc na to, co dzieje się z jedynkami, czyli tak zwanymi lokomotywami wyborczymi PiS-u i PO. Ktokolwiek będzie jedynką, będzie zgarniał po kilkadziesiąt tysięcy głosów w okręgach tych, które dzisiaj obowiązują. No popatrzcie sobie na wyniki pani Szydło czy pana Grasia w okręgu szanowskim, w którym znajdują się Wadowice. No to jest właśnie wyniki... argument za Jowami. Nie, to jest argument za tym, że ktokolwiek tam będzie i będzie startował z listy PiS i PO, będzie dostawał ten wynik. Ja właśnie... Nie szedłbym tak daleko w rozważaniach. Chwileczkę. Dzisiaj opublikowałem tekst na blogu o naszym najnowszym pośle. Nazywam go nazwisko poseł, ponieważ jest to Filip Kaczyński, który startował z listy PiS i otrzymał znakomity wynik. Co więcej, otrzymał ten wynik nie w gminie, w której był urzędnikiem, czyli w gminie Wadowice, tylko, bo tutaj dostał dosyć małą ilość głosów porównywalną z głosami, które padają na radnych, ale właśnie w miejscowościach, które kompletnie nie wiedziały, kim jest Filip Kaczyński, natomiast znajdował się on na liście PiS z nazwiskiem Kaczyński, więc zwolennicy PiS-u popierali po prostu tego kandydata. To nie jest argument za Jowem. To jest, można to rozumieć jako argument za Jowem, ale można, zaraz do tego zresztą przejdę, ale można to coś zrozumieć jako manifestacja siły pewnej marki. I PiS i PO, zapewniam was, wystawi w 460 okręgach kandydatów, którzy będą reprezentować markę PiS i markę PO. I ludzie, którzy będą w tych okręgach głosować, nie będą głosować na kandydata o jakimś określonym nazwisku, tylko po prostu kandydata PiS lub kandydata PO. Z moich obserwacji... Ja przepraszam, że się wtrącę, niegrzecznie się wtrącę, ale jest taki portal, który się nazywa Wybory na mapie. Proszę spojrzeć, gdzie działały partie, a gdzie nie. PiS i PO nie mają w ogóle struktur w kraju poza dużymi ośrodkami miejskimi.
No to nie jest prawda, dlatego że w Wadowicach i struktury PiS, i struktury PO istniały, funkcjonowały, były widoczne. Co więcej, były tworzone przez tą samą ekipę ludzi, często będących członkami tych samych rodzin, a często mężem i żoną, gdzie mąż był w PO, a żona w PiS-ie. I te struktury istnieją we wszystkich, podobne struktury istnieją we wszystkich miastach i powiatach okolicznych, więc to nie jest dlatego prawda, że... w samorządach 85% w samorządach wiejskich wzięły partie burmistrzów i prezydentów. No panie Bogusławie, no pokazuje pan tutaj, że nie ma pan, szczerze mówiąc, przepraszam za to sformułowanie, większego pojęcia o tym, jak działa polska polityka. Te partie burmistrzów i niezależnych rzekomo wójtów, to są w gruncie rzeczy ci sami ludzie, którzy reprezentują interesy PiS i PO w terenie, ale nazywają się bezpartyjni, dlatego że tak jest po prostu łatwiej oszukiwać wyborców i wygrywać lokalnie. Nasza pani burmistrz poprzednia również twierdziła, że jest bezpartyjna, jednocześnie stała na czele struktury PiS i PO i jednocześnie wystawiała kandydatów w wyborach z PiS, list PiS i PO, jak również swoich tak zwanych kandydatów niezależnych, ale to było jedno to samo środowisko i takie, dokładnie taki system funkcjonuje we wszystkich miastach, które znam i powiatach, czy podobny. Więc łudzenie się, że istnieje jakiś zbiór bezpartyjnych, niezależnych struktur lokalnych, to jest zupełną bzdurą. Te struktury służą maszynom wyborczym. Pan jest zwolennikiem tego, że wybory samorządowe zostały sfałszowane na rzecz PSL-u, a nie to, że oni mieli najwięcej ludzi na tamtych terenach. Nie, jestem zwolennikiem tezy, to w ogóle już rozmawiam o czymś innym, że po prostu karty do głosowania sprzyjały głosowaniu na PSL. Natomiast to było widoczne... To, z tym się też zgadzam, i ten efekt był widoczny nie u było nas, w ogóle wiecie. Struktur partyjnych, oprócz PSL-owskich. PSL jest bardzo nierówno rozłożony, jest owszem mocny w terenie, ale jego moc jest bardzo zróżnicowana. Ale podarujmy, odpuśćmy kwestię PSL-u, bo powiedzmy sobie, że tak, to jest wieczna, że tak powiem, rzecz, do której można wracać i która wraca, choćby się chciało o niej zapomnieć, to wraca i po wyborach się okazuje, że wciąż żyje, choć wielu już skreślało, tak. Jest z nami słuchacz na antenie, który się dodzwonił, więc witam cię, Jacku, czy masz jakieś ciekawe pytania. Dobry wieczór. Tak, mam dwa pytania do szanownych panów. Pierwsze pytanie, które jednocześnie jest pretensją do całego tonu tej dyskusji, tyczy się tego, że Chińczycy rozpatrują rozwój w kategoriach dekady, dwóch, trzech dekad, natomiast my się kłócimy o stuleci, jakąś taką... Jacek, stuleci. Stuleci, co najmniej. Tak? Natomiast my się kłócimy, no ja chciałem potraktować temat bardzo delikatnie, tak? Natomiast my się kłócimy o kosmetyczne zmiany. To jest pytanie do wszystkich panów. Co w perspektywie chociażby tych 10 lat, tak? Już bierzmy taką mikropolską perspektywę. Co w perspektywie tych 10 lat z punktu widzenia gospodarczego, a jak myślę przy takim zadłużeniu, w jakim obecnie jesteśmy, nie ma tak naprawdę ważniejszego punktu widzenia niż właśnie ten gospodarczy, przyniesie nam taka zmiana lub jej brak. I teraz zwracam się do prowadzącego, czy na kupę mogę zadać drugie pytanie. Znaczy, ekonomiczna analiza prawa to bardzo ciekawy dział, skutki właśnie dla gospodarki, dla finansów publicznych, zmian w prawie, w tym w prawie wyborczym jak najbardziej powinny podlegać tutaj analizie. Jacek, jeżeli krótkie jest to drugie pytanie, to wrzuć go jednocześnie, ja będę pamiętał oba, jeżeli by ktoś z gości zapomniał. Tak, drugie pytanie tyczy się tego, że historycy bardzo często powtarzają, że najlepszym ustrojem politycznym w historii świata była monarchia elekcyjna i tutaj również jest pytanie do wszystkich panów, czy przy tak kosmetycznych zmianach nie mają panowie takiego wrażenia, że w momencie bankructwa tego kraju tak czy inaczej nie będziemy wiedzieć tak naprawdę, kogo mamy wieszać i pociągać do odpowiedzialności? Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Czy mogę dokończyć? Mogę dokończyć jakby wątek rozpoczęty? Dobrze, to był jeszcze taki argument, że kandydaci dzisiaj wspinają się po plecach tych właśnie lokomotyw wyborczych z uwagi na istnienie tego systemu wielomandatowej ordynacji proporcjonalnej z listą partyjną.
Oczywiście tak jest, czego przykładem jest właśnie nasz nazwisko poseł. Natomiast problem polega na tym, że to nie jest argument za JOW. To jest argument, który mówi, trzeba coś zrobić z tym systemem, który mamy dzisiaj, ale niekoniecznie oznacza to, właśnie, rozwalmy go i zróbmy JOW. Moim zdaniem więcej dobrego stworzymy, zachowując okręgi wielomandatowe i ordynację proporcjonalną, ale ją demokratyzując, czyli właśnie wprowadzając system głosu przechodniego, kiedy nie ma już żadnego wspinania się na plecach tych jedynek celebryckich, na które działa magia marki PO i PiS. I nie ma żadnych posłów, którzy wskakują z wynikami 4000 głosów w okręgach, które liczą kilkaset tysięcy wyborców. Bo to jest jakby tutaj jakby kluczowym argumentem, który łączy zwolenników JOW i też zwolenników tej ordynacji, znaczy nie tej ordynacji, tak, która jest, ale ordynacji proporcjonalnej. Tak, ale jeszcze się odnoszę do... Kochani, odnoszę się do tego, co wy powiedzieliście, więc zaraz wrócę do pytań. Tak, do pytań oddam wam głos. Tak, oddam wam głos w sprawie pytań naszego słuchacza. Jeżeli chodzi o okręgi w wielkości powiatu, 80 tysięcy mieszkańców, to rzekomo nie jest dużo. No, moim zdaniem jest. Ja miałbym trudność, żeby prowadzić kampanię w okręgu, który ma 80 tysięcy mieszkańców, mając do pomocy trzech kolegów i dwie koleżanki. Natomiast partie polityczne w tym okręgu 80-tysięcznym czy 100-tysięcznym w każdej gminie będą miały kilkoro czy kilkanaście osób, do tego jeszcze pieniądze, żeby zatrudniać następne osoby i do tego biznesmenów, którzy będą finansować ich działalność. Więc to wcale nie jest tak mało z punktu widzenia praktyki działalności politycznej. Mateusz, chciałbym tylko dodać, że jako oponenci zostaliśmy źle dobrani. Ty mówiłeś o preferencyjnym głosie przechodnim, ja mówiłem o JOW-ie australijskim. Tak się składa, że jednomandatowe okręgi wyborcze w Australii polegają na tym, że są w nich obowiązujące właśnie preferencyjne głosy przechodnie STV, więc tak się składa, że jako wzór systemu wyborczego mamy dokładnie ten sam typ. No, to jest tylko pytanie, czy chcemy, żeby był to okręg jedno, czy wielomandatowy, nie? To jest jakby tutaj jedyne, co nas tak też naprawdę różni. I teraz pytanie, czy... Okej, okay, tak? Dokończ. No jeszcze kolejny argument był taki, że można osiągnąć reprezentacje regionalne poprzez prowadzenie JOW-ów, a dzisiaj tej reprezentacji regionalnej nie mamy. No rzeczywiście, w niektórych miejscach tej reprezentacji brakuje. Natomiast pytanie, czy nie da się tego zrobić w ramach istniejącego systemu wielomandatowego z ordynacją proporcjonalną, czy od razu trzeba iść w stronę archaicznych, moim zdaniem, JOW-ów. No i stąd moja wątpliwość. Poprawiajmy to, ale niekoniecznie cofajmy się do XVIII wieku, czy XIX i do JOW-ów. I tutaj pan Bogusław mówi, że ordynacja większościowa... W XVIII wieku? Twierdzi pan, że Wielka Brytania tkwi w XVIII wieku? Jeżeli chodzi o system wyborczy, to nawet chyba wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o ordynację większościową, która jest bandytyzmem rzekomo, no on, sama ordynacja większościowa bandytyzmem nie jest. Bandytyzmem jest, można powiedzieć, jej kształt obecny, ale on wynika właśnie z tego, że został on narzucony przez partie silne społeczeństwu. Po prostu partie, które cementują i konsolidują swoją władzę. I to jest ich przez system Donta, liczenia podziału mandatów, przez próg wyborczy. Więc tutaj całkowita zgoda. Przez brak odwołania w trakcie kadencji, subwencje dla partii politycznych. No i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie. Pierwszy na mecie bierze wszystko. To jest czytelne i fajne. Moim zdaniem nie, bo wybory to nie jest wyścig, gdzie ktoś jeden ma wygrać i dotrzeć do mety, a reszta no, musi się postarać następnym razem. Wybory mają za zadanie wyłonić reprezentatywną czy odpowiadającą społecznym nastrojom i przekonaniom reprezentację społeczeństwa w jakimś wieloosobowym gremium. No, to nie jest wyścig, kto wygra i weźmie wszystko. Ja dlatego mogę się wtrącić. Mateusz, ale jeżeli sądzisz, że Polski Momencik, bo nie chcę, żebyście mówili naraz, więc po jednym zdaniu, bo to jest w trybie ad vocem, po jednym zdaniu pan Bogusław, a potem Michał. Dobrze. Ja jedno zdanie. Ja jestem zwolennikiem JOW-ów, bo uważam, że od czegoś trzeba zacząć naprawiać mój kraj. Nie nasz kraj, jak często pada w dyskusjach, tylko mój kraj. Ja jestem zwolennikiem dojścia do tego, ja na pewno do tego nie dojdę, bo umrę wcześniej, losowania posłów z systemu PESEL.
na wzór ławy przysięgłych w sądach amerykańskich. To też jest niezły pomysł. Żeby do tego doprowadzić, wtedy będzie reprezentacja i wtedy automatycznie całe społeczeństwo chodzi, że tak powiem, na wybory. Bo obecnie, co byśmy nie wprowadzili po społeczeństwa, i tak nie pójdzie na wybory, i tak nie pójdzie na wybory. Może demarcja, którą proponował Hayek. Ale tak, więc Michał, miałeś jeszcze jedno zdanie komentarza, a potem proszę, żeby nikt nie zabierał głosu, bo ja go zabiorę. Ja chciałbym tak stwierdzić, że istnieje stereotyp, że system proporcjonalny idealnie odzwierciedla nastroje społeczne. Raczej to by była dosyć niska ocena polskiego społeczeństwa, aby stwierdzić, że polskie społeczeństwo jest usatysfakcjonowane tym, że ma dwa główne dania w postaci PiSu i PO. Jeszcze do tego dochodzi czasem jakaś sezonowa partia oraz przystawki w postaci PSL-u i SLD. Ten system proporcjonalny tak samo nie oddaje nastrojów społecznych, jak system brytyjski nie oddaje nastrojów społecznych, dlatego wydaje mi się, że ten argument należy odrzucić i należy się skupić na technicznych konsekwencjach, takich jak możliwość pojawienia się w IOWie silnej, niezależnej jednostki, a także możliwość skutecznego formułowania rządów. Tak, to ja dodam, ten że tutaj był... Ten proporcjonalny, to jest słowo klucz. Był w 2012 roku we wrześniu, czyli 3 lata temu, gościem świeżo zresztą też po wyjściu z ówczesnej partii Janusza Korwin-Mikkego, Tomek Dworzyński, i proponował, no podobnie też jak inni później też z tego środowiska, właśnie trójmandatowe okręgi, z tego względu, że wtedy z tych dwóch głównych sił się dostanie po jednym kandydacie, ale będzie też języczek uwagi wystarczająco duży z tych trzecich kandydatów. To też tutaj myślę, że zwłaszcza taki kamyczek do ogródka odnośnie przerzucania się między Michałem a Mateuszem. Czy powinno być w tym, z tym głosem alternatywnym wielu, czy jeden w okręgu wybierany poseł, a jeśli więcej, to jaka liczba tych reprezentantów. Przypominam, słuchacie audycji Proste Zwierciadło, prawie godzinę już trwającej. Myślę, że trochę ponad godzinę pociągniemy, zwłaszcza, że jeszcze trochę takich rzeczy ogólniejszych odjowów byśmy chcieli poruszyć, nie za wiele, ale trochę. Mamy w tej chwili na tapecie, tak, dwa pytania od słuchacza. Teraz damy im priorytet. Damy potem głos Konradowi, który pewnie jeszcze chce się odnieść do rzeczy, które były już mówione, dlatego że miał najmniej, tak według moich oszacowań, głosu do tej pory udzielonego. Po czym przejdziemy do paru jeszcze dalszych tematów na koniec. Tak więc słuchacz nasz, którym był Jacek, się pytał o ekonomiczne i budżetowe skutki zmiany ordynacji wyborczej. No nie tylko, jak rozumiem, chodziło mu o koszty wyborów takich bądź innych, ale też o to, czy w ten bądź w inny sposób wybrani reprezentanci będą bardziej skłonni, nie wiem, coś tam wyszarpać dla swojego okręgu, albo czy w ogóle być posłusznym woli wyborców, ale takiej nieprzemyślanej na zasadzie, no, to często pada w ogóle też przy referendach, skoro jesteśmy przy okazji referendum. Co by było, gdyby referendum zadać pytanie, chcecie niższych podatków, i drugie pytanie, chcecie większych wydatków socjalnych? Na oba pewnie by odpowiedzieli ludzie tak. No i właśnie. Mogę odnieść ale... tutaj? Tak. To jest właśnie powszechny stereotyp, jako że jestem zwolennikiem systemu referendalnego i uważam, że obok JOW jest to drugi kluczowy postulat, który trzeba w Polsce zrealizować. Praktyka referendalna, i to nie tylko w Szwajcarii, nie tylko Liechtensteinu, czyli dwóch praktycznie najbogatszych państw Europy, ale też praktyka Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dużo żonnych socjalu przybyszów z Meksyku, ani Porto Alegre w Brazylii. Nigdzie się nie zdarzył przypadek, żeby ludzie głosowali za obniżką podatków i jednocześnie za zwiększeniem socjalu. Ludzie idą albo w jedną, albo w drugą stronę, więc jest to bardzo krzywdząca opinia na temat referendów. O tym już raz żeśmy też rozmawiali w Krakowie w odcinku, który można znaleźć w archiwum. Ale dobrze, to w takim razie wracając z tematu referendów do tematu wyborów i odpowiadając na pytanie słuchacza, czy coś na ten temat masz, jakieś dwa zdania, a potem pozostali goście. W sumie mam dwa zdania. Pan Jacek spytał się o to, kogo należy wieszać. Jestem przeciwnikiem kary śmierci, więc raczej nikogo takiego nie wskażę. Natomiast jak chodzi o zasady, pan Jacek ma rację, że trzeba się zająć gospodarką, ale jeżeli zasady wpływu społeczeństwa na władzę i wykonywania władzy suwerennej nie będą dobrze dobrane, będzie źle dobrana ordynacja wyborcza, to
nawet jeżeli cudem by się dorwała do władzy jakaś porządna ekipa, która by wprowadziła nam cud gospodarczy, jedna tak obiecywała, ale tego nie zrealizowała, to i tak się może pojawić parę lat później ekipa populistów, którzy zniweczą ten efekt gospodarczy, więc jest to niewątpliwie jeden z kluczowych kroków, żeby też walczyć z tym problemem zadłużenia. Muszą być dobrze dobrane zasady konstytucyjne. Jest to klucz do wszelkich innych przemian. Dlatego nie zgodzę się, że mówimy o jakimś małym kroczku w porównaniu z tym dużym problemem. Skoro już na oba pytania Jacka odpowiedzi padają jednocześnie, to ja przypomnę słuchaczom i pozostałym gościom, jakie było to drugie pytanie, żeby mogli w swoich wypowiedziach, żebyście mogli oba z nich poruszyć, czy też jedno, jak po prostu chcecie, jak się wolicie odnieść. Drugie dotyczyło tego, kogo wieszać. No skoro nie ma króla, to trochę mniej wiadomo, natomiast w Jowach trochę bardziej wiadomo, no bo jest ten jeden wybrany, co zdobył jeden mandat. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby wiedział, że jeżeli będzie bardzo źle, to na kogo ruszyć z widłami, to wtedy tutaj właśnie to jest Jacek, który właśnie ma takie zapędy. I co byście mu poradzili w drugim pytaniu? No a w pierwszym to analiza właśnie ekonomiczna tych możliwych zmian w ordynacji. Więc dobra, to Konrad może w takim razie. Tak, dziękuję bardzo. Więc ja może najpierw ustosunkuję się do tego drugiego pytania słuchacza. Ja w przeciwieństwie do Michała jestem zwolennikiem kary śmierci. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że rzeczywiście Polska jest w tej chwili w fatalnym położeniu. Tak naprawdę bez wojny, bez jednego wystrzału dzisiaj Polska jest taką trochę kolonią, tanią siłą roboczą tak naprawdę i rynkiem zbytu dla zachodnioeuropejskich i amerykańskich konsorcjów. Natomiast na pytanie, kogo wieszać, ja powiem w ten sposób, że rzeczywiście to jest kolejna wada bieżącego systemu, który istnieje obecnie. Cała konstytucja, cały system prawny jest skonstruowany w ten sposób, że mamy niesamowite rozmycie odpowiedzialności. Tak naprawdę nie wiemy, kto za co odpowiada i kogo za co winić. To się chociażby ujawniało w sporach kompetencyjnych pomiędzy prezydentem Kaczyńskim a premierem Tuskiem w latach po 2007 do 2010. Tak mamy skonstruowane prawo, dlatego takie rzeczy, trzeba się skupić na takich rzeczach, aby nigdy więcej nie było wiadomo, kto za co odpowiada. Jak będziemy projektować nowy ustaw, a wierzę, że prędzej czy później będziemy musieli to zrobić, trzeba o tym pamiętać. Natomiast ja się chciałem odnieść do tego, co było również przez moich rozmówców podnoszone wcześniej. Jeżeli chodzi W takim razie to jest, bo miałem ci potem jeszcze po tej rundzie przekazać głos dodatkowo z tej racji, ale to załatw to za jednym zamachem, więc kontynuuj. Okay. Dziękuję. Więc jeżeli chodzi o to, był poruszany ten argument, że w ramach jednomandatowych okręgów wyborczych wybiera się również prezydenta Rzeczpospolitej. Ja bym chciał tutaj zauważyć i myślę, że tutaj trochę polemizować z Bogusławem, że również w ramach JOW-ów wybierani są prezydenci miast. Trochę o tym już mówiono tutaj. No i teraz zobaczmy, kto wygrywa w wyborach na prezydentów miast. Tak naprawdę na najbardziej eksponowane stanowiska wybierani są albo starzy wyjadacze z własnym, często pochodzącym jeszcze z okresu komunizmu, zapleczem i pieniędzmi, albo ludzie Prawa i Sprawiedliwości lub Platformy Obywatelskiej. Tutaj chciałbym powiedzieć tak, w Warszawie Hanna Gronkiewicz-Walt, we Wrocławiu Dudkiewicz, w Łodzi Zdanowska, w Gdańsku Adamowicz. To są wszyscy ludzie albo bezpośrednio związani z PO-PiS-em, albo... Krakowie Majchrowski, który również jest z Platformą Obywatelską dość mocno powiązany, a wcześniej powiązany z SLD, więc też człowiek stricte układu. Więc tak, to jest absolutnie nieprawda, jakoby JOW-y gwarantowały to, że na pewno będą wybierani tylko ci kandydaci, którzy dla swojego okręgu czy dla swojego miejsca zamieszkania zrobili najwięcej. Natomiast ale taki argument tutaj, Konradzie, nie padł. Padł argument, że będą w znacznej części, ale nie, że wszędzie. Będą na pewno okręgi, gdzie zwycięży Nawet jeśli tak było, no to nawet nie w znacznej części, tylko w części minimalnej. Natomiast ja bym chciał powiedzieć tak. Za jedną rzecz mogę pochwalić obecną ordynację wyborczą, tą, którą mamy obecnie. JOW-y w Senacie, ordynacja proporcjonalna w Sejmie i to siłą rzeczy powoduje, że Senat zaczyna się skupiać powoli na takich sprawach bardziej lokalnych. Ci posłowie wybierani w JOW-ach zaczynają mówić bardziej o sprawach swoich regionów.
Natomiast w Sejmie w ramach ordynacji proporcjonalnej ci reprezentanci mogą zajmować się bardziej sprawami kraju. Dlatego, że uważam, że tragedią byłoby, gdyby obie izby parlamentu miały reprezentantów wybieranych w ramach JOW-u, którzy by cały czas debatowali tylko, któremu regionowi dać więcej. No, wtedy sprawy ogólnopolskie, które są de facto w Sejmie, powinny być jednymi z ważniejszych, byłyby kompletnie zaniedbane. Mogę się odnieść? Mam takie wrażenie, jakbyś mówił o parlamencie dwuizbowym typu francuskim czy brytyjskim, gdzie ten Senat jest równorzędną izbą do Sejmu, ale praktycznie w Polsce ta izba istnieje tylko po to, żeby 100 ludzi pobierało dietę. Ci ludzie nie mają żadnych kompetencji i praktycznie ordynacja w Senacie nie ma żadnych większego znaczenia. Mają kompetencje jedynie przy zmianie konstytucji, ratyfikowaniu umów międzynarodowych, ale ten organ jest zbyt mało efektywny ekonomicznie. Ale tu powinniśmy być konsekwentni, albo wprowadzić dwuizbowy parlament, gdzie obie izby miałyby równe kompetencje, albo zrezygnujmy z Senatu, albo zmienimy reprezentację Senatu. Obecny stan, to nie widzę tutaj zbytnio pola do pochwalenia tej ordynacji. Znaczy, ja powiem tak, no bardzo nie doceniasz Senatu. Senat mógłby odgrywać dużo, dużo większą rolę nawet w ramach obowiązującego prawa w Polsce, tylko że ta izba zdążyła skosnieć bardzo, dlatego że była niesamowita supremacja Sejmu. Natomiast gdyby do Senatu trafiali ludzie, że tak powiem, bardziej energiczni, żywiołowi, być może JOW-y spowodują, że tak będzie, w co wątpię, szczerze mówiąc, ale może, to Senat mógłby naprawdę dużo istotniejszą rolę w polskim systemie politycznym odgrywać i mógłby być na tapecie równomiernie z Sejmem, więc niekoniecznie tak jest, jak mówisz. Ale wiesz, użyłeś zdania warunkowego. Gdyby Polska miała tak silną gospodarkę, jak Niemcy, dominowalibyśmy w Europie, ale nie mamy. Tak samo jak nie ma tych aktywnych ludzi w Senacie. Senat jest izbą refleksji, a właściwie izbą śpiochów. No siłą rzeczy, no to tak, no to siłą rzeczy w tej chwili podpowiedziałeś mi argument przeciwko JOW-om, gdyż senatorowie są wybierani w ramach JOW-ów. Więc skoro się zgodziliśmy do tego, że Senat jest izbą śpiochów, no ci śpiochy. W ramach jednomandatowych okręgów wyborczych. Twoje rozumowanie jest delikatnie rzecz biorąc sofistyczne. Tutaj problemem nie jest ordynacja wyborcza. Powiedziałem, że nie ma znaczenia, tylko problemem jest brak realnych kompetencji Senatu i ordynacja wyborcza nie ma tutaj żadnego znaczenia. Dokładnie tak. W takim razie mamy tutaj jeszcze taki ciekawy temat do poruszenia. Znaczy, odnośnie JOW-ów jeszcze jedno pytanie mam. Dlaczego, to jest pytanie do przeciwników JOW-ów, dlaczego skoro JOW-y miałyby zabetonować scenę polityczną i sprawić, że będą przez 100 lat, że będzie przez 100 lat popis dalej, ewentualnie z jakimiś tam czasem odmianami na bardziej czerwone kolory, ale znane już. Albo brunatne. Brunatne u władzy chyba jeszcze nie były. No, ale dlaczego skoro miałoby to zabetonować i partiom takim tym najbardziej mainstreamowym miałoby się to opłacać, to dlaczego Platforma ich nie wprowadziła? Przecież mogła to zrobić z łatwością, nie wiązałoby się to z żadnymi kosztami wizerunkowymi, a wręcz przeciwnie, musiała Platforma ponieść koszty wizerunkowe, żeby nie wprowadzić, wcześniej sama zbierawszy podpisy pod właśnie takim rozwiązaniem w 2004 roku. Właśnie. No to może ja spróbuję. Proszę. Nie no, śmiało mów. Powiem w ten sposób. Platforma Obywatelska obiecywała JOW-y, nie spełniła żadnej obietnicy wyborczej, tej również, po prostu przespała swój czas. Natomiast też pragnę zauważyć, że Platforma nie miała takiej większości, by zmienić konstytucję, co jest wymagane do wprowadzenia JOW-ów. Musiałaby się w tym dogadać z PiS-em. Być może byłoby to korzystne dla obu stron, ale widocznie nie chcieliby się dogadać, tym bardziej, że PSL zawsze był, jest i podejrzewam, że długo jeszcze będzie przeciwko JOW-om, bo to byłby koniec tej partii, tej akurat, więc tą większość naprawdę ciężko byłoby zebrać, żeby jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzić. Ja bym chciał jeszcze tylko przywołać przypadek, jaki mieliśmy w wyborach, jeżeli się nie mylę, w 2010 roku, gdzie właśnie w ramach JOW-ów wybierano Senat. Tam startował taki komitet Obywatele do Senatu, jeżeli się nie mylę, związany z prezydentami miast.
z Rafałem Dudkiewiczem konkretnie. I to właśnie mogłoby być ci ludzie, którzy się sprawdzili, którzy często w swoich miastach zostali wybrani na kolejne kadencje, do senatu wybrani nie zostali, zamiast tego zostali, przypomnę, Platforma Obywatelska 57 senatorów, PiS 32, PSL 2, to jest praktycznie cały senat. Więc ten fakt lokalnych liderów, którzy mieliby w ramach JOW-ów doprowadzać do zmian w Polsce ogólnopolskiej, ogólnopolsko, po prostu do mnie nie przemawia. No to ja tutaj jakby zgodzę się z tym głosem. Moim zdaniem interes PSL-u i takie myślenie strategiczne Platformy, że lepiej jednak rządzić, mając tą ordynację, którą mamy, dobierając sobie jakąś partię z trzecim, czwartym wynikiem, to nam pozwoli przetrwać, prawda? Nie musimy, jakby mamy większą szansę, że przez długi okres czasu będziemy sprawować władzę my, a nie PiS. To tutaj było też decydującym czynnikiem. Plus interesy małych posłów, właśnie posłów wciąganych na listy tylko po to, żeby później lokomotywa w postaci jedynki wciągnęła ich do parlamentu, też miał duże znaczenie. Zadzwonił do nas słuchacz telefonem. Michał, słuchacz dzwoniący, jednak damy mu tutaj pierwszeństwo, zwłaszcza w przypadku telefonu, bo to pewnie kosztuje go. Więc witamy cię, słuchaczu, na antenie. Cześć, jeszcze raz Michał MPG z tej strony. Ja zacznę od tego, że przekażę pozdrowienia dla Bogusia Cioka. Jeszcze chciałem raz powiedzieć, a propos Senatu. Ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że może doprowadzić do pewnego zabędu planowania wprowadzenia JOW-ów. Ja mam fajny pomysł na Senat. Dlatego, że obecny Senat jest bez sensu. On właściwie robi za czwarte czytanie. Wprowadzić do Sejmu czwarte czytanie w odstępie jakiegoś, nie wiem, kwartału od trzeciego tego głosującego. Takie jeszcze jedno zatwierdzenie. Po to, żeby tam się jeszcze mogli wypowiedzieć różni ludzie, żeby czasem gdzieś tam poprawki się wkradną, takie niepotrzebne. Senat obecnie jest do niczego niepotrzebny. Mało tego, w przypadku JOW-ów to będą dwie podwójne struktury JOW-owe, czyli dwie podwójne struktury lokalne. Mam pomysł na Senat taki. Senat trzeba by zrobić chyba prawdopodobnie w liście ogólnokrajowej, ale za to proporcjonalnej, czyli wchodzą wszystkie partie od 1%. I mało tego, przesunąłbym do Senatu funkcje kontrolne i funkcje wybierania różnych rad, typu, nie wiem, Rada Polityki Pieniężnej, żeby to właśnie Senat miał najwięcej do powiedzenia w wyborze takiej rady, nie wiem, Radiokomitet, etc., tym podobne właśnie ciała kolegialne, żeby to Senat właśnie wybierał. Mało tego, nawet pozwoliłbym w Senacie robić głosowanie grupami, takie jak do zarządu się w firmach robi, w spółkach akcyjnych na walnych gromadzeniach, czyli tam wtedy te mniejszości mogą zgrupować się i wybrać sobie swojego przedstawiciela. I to moim zdaniem zapobiegłoby takiemu brakowi kultury politycznej w Polsce, bo to u nas widać, że następuje taka dominacja. Natomiast chciałbym mieć takie rządy, które byłyby wybierane przez jedną partię. Jeszcze a propos PSL-u. Jeżeli tutaj kolega robiący za eksperta mówi, że partia, która jest partią starostów i wójtów, nie zginie w przypadku wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, to on chyba raczej żartuje. PSL będzie największym zwycięzcą jednomandatowych okręgów wyborczych. Podobnie jak zresztą mniejszość niemiecka. Przechodzę na osób. Dziękuję bardzo za umożliwienie wypowiedzenia się. Dzięki za tę ciekawą wypowiedź. I tutaj rzeczywiście... Ponieważ właśnie słuchacz popiera pewien rzadki pogląd, z którym ja się zgadzam, natomiast PSL. PSL ma potężne struktury. Jest zabetonowane, ale ma największe wsparcie struktury w terenie. Użyję zdania warunkowego, ale obawiam się, że zanim Konrad weźmie odwet, że niestety tak się nie stanie. Gdyby PSL w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych postawił na oddolność, wrócił do wspierania oddolnych inicjatyw, starał się dotrzeć do jak największej liczby wyborców, w JOW-ach mógłby stać się potęgą, ale podejrzewam, że nie stać ich na odbetonowanie. Natomiast wcześniejsze pytanie dotyczące, dlaczego PO nie chciało wprowadzić JOW-ów, jest też dobrym pytaniem dla zwolenników JOW-ów, ponieważ w JOW-ach wódz partii przestałby być władcą absolutnym, nie mógłby decydować o bycie lub niebycie politycznym jednostki poprzez nie danie komuś jedynki, tylko miałbym mniejszą kontrolę nad jednostkami, którymi dowodzi. Nie jest to prawdą, dlatego że szyld partyjny jest w polskiej świadomości, w mentalności polskich wyborców jest bardzo ważny. Ci ludzie bardzo, tak to co Bogusław się powiedział, ludzie nie znają swoich reprezentantów, nie znają posłów, natomiast znają liderów i znają szyldy partyjne, więc często szyld PiS-u czy szyld Platformy w danym okręgu wyborczym gwarantowałby de facto zostanie posłem zwycięstwo i ci ludzie byliby jeszcze bardziej podlegli, moim skromnym zdaniem, wodzom partyjnym, którzy by w danym okręgu ich wystawili.
to jeszcze w takim razie przypomnę, że można dzwonić. Ostatniego słuchacza jeszcze pewnie zdążymy odebrać, po czym się będziemy chylić ku końcowi. Teraz tak powiedzmy z jakiejś takiej poczucia sprawiedliwości niespołecznej wychodzi na to, że głos powinienem przekazać Bogusławowi Ciokowi. Tak. I w związku z tym, jeżeli jakieś ad vocem do tego zostało powiedziane, to proszę bardzo. Tak, ja może odpowiem na te pytania, które zadał słuchacz. Zacznę od drugiego. Monarchia wybieralna jest najgłupszym systemem monarchicznym. Monarchia dynastyczna. To jest to, co powinno obowiązywać. Natomiast i wtedy tego króla można wieszać albo coś tam robić, dynastia się nie straci. Nie ma zagrożenia dla dynastii. Natomiast wcześniej, pierwsze pytanie dotyczyło skutków finansowych tego, czy mamy JOW-y, czy nie mamy JOW-y. Dzisiaj poseł nie jest odpowiedzialny dokładnie za nic, ani żadna partia. Oni wszyscy są odpowiedzialni za nic. Nie ma odpowiedzialnego za to kuriozum, które powstało w ostatnich dniach, czyli ścieżka rowerowa z Warszawy, która ma 2500 chyba kilometrów na wybrzeże. Nie ma takiego czegoś, nikt się do tego nie przyzna, do tej głupoty. To było nikomu niepotrzebne. Jeżeli by były jednomandatowe okręgi wyborcze, takie coś by po prostu nie powstało, bo a, wydrenowano kieszeń podatników, b, jest to nikomu do niczego niepotrzebne. To jest najbardziej taki świetlany przykład głupoty naszych polityków. To tyle. Okej, to w takim razie jakie ordynacje wyborcze w ogóle możemy rozważać, które by były takie najlepsze? Już abstrahując od tego referendum, od tego, że w Polsce jest debata wielka o JOW-ach i że o to się nas, miłościwie nam panujący politycy, pytają. Gdyby była możliwość, gdyby powołano was tutaj jako ekspertów w komisji projektującej nowe rozwiązanie ustrojowe dla Polski, to z czego warto by było brać przykład, a być może być jakimś innowatorem na skalę światową, jakie rozwiązanie? No i to myślę, że to będzie taki ostatni temat, który tutaj podejmiemy, więc na taką dłuższą wypowiedź każdemu po kolei udzielę głosu, tym razem zaczynając od Mateusza Klinowskiego. Uważam, że wielomandatowe okręgi plus listy wyborcze, nawet jeśli są partyjne, ale z systemem głosu przechodniego, to jest coś, co moglibyśmy wprowadzić w Polsce bez prawdopodobnie zmienienia konstytucji i bez większych tutaj zmian też mentalnościowych w naszym społeczeństwie. A na pewno efekt tego byłby taki, że mielibyśmy parlament lepiej obrazujący podziały polityczne i różne opinie, które funkcjonują w społeczeństwie, a przez to mielibyśmy rząd, który realizowałby nasze potrzeby, a nie potrzeby partii politycznych. Natomiast patrząc długofalowo, tak jak Chińczycy, to raczej myślałbym o jakichś rozwiązaniach już naprawdę na miarę XXI wieku, czyli z wykorzystaniem sieci społecznościowych, zgłaszaniem kandydatów w prawyborach w jakiś sposób powiązanych właśnie z funkcjonowaniem sieci społecznościowych. To jest wszystko do obgadania, do przemyślenia. Pewne rozwiązania są już wypracowywane w nurcie zwanym e-demokracją, w nurcie właśnie badań nad polityką, nad systemami wyborczymi. Musimy porzucić archaizm JOW-ów, porzucić DONTA, czyli ten system proporcjonalny, który dzisiaj mamy. To są wszystko rzeczy archaiczne i wywodzące się z głębokiej przeszłości i iść w kierunku jak najlepszego oddania preferencji wyborczych w naszych parlamentach, a przy okazji jak największej partycypacji obywateli w głosowaniu i w wyrażaniu swoich poglądów, i jak również w jak największym, najszerszym, najłatwiejszym zgłaszaniu się potencjalnych kandydatów. Bo dzisiaj problemem między innymi tych list partyjnych, które funkcjonują, jest to, że po prostu na tych listach znajdują się ludzie selekcjonowani przez partie polityczne, a z kolei komitety społeczne czy nowe partie mają trudność w rejestracji list. No, tak jak w Parlamencie Europejskim, w wyborach do Parlamentu Europejskiego startowałem z listy zielonych i zieloni byli w stanie pozbierać podpisów. Za to partie polityczne, które w ogóle podpisów nie zbierały, nie było ich widać. No, okej, nie było widać PO i PiS na ulicach zbierających podpisy, a podpisy miały.
no więc to pokazuje, że coś tutaj w tym systemie jest nie tak i on tak naprawdę nie premiuje postaw proobywatelskich i partycypacji obywateli w demokracji, tylko promuje istniejący system partii rządzących, czy ta partia się nazywa PiS, czy PO, czy SLD, to ma już mniejsze znaczenie. Ja tutaj dorzucę do tego, co powiedział Mateusz, że rzeczywiście odnośnie unowocześniania, głównie informatyzacji właśnie wyborów czy referendów, to był taki odcinek mojej drugiej audycji, która się nazywa Epicentrum popularno-naukowej, technologicznej w grudniu, wywiad z liderami projektu Open PKW, gdzie właśnie omawialiśmy tego typu propozycje, rozwiązania, no głównie w kontekście, prawda, ich projektu tutaj, a także różne właśnie takie szczegóły implementacyjne poszczególnych rozwiązań, a także systemów wyborczych, no i ich właściwości, w tym też matematyczne. Więc jeżeli kogoś to tak bardziej interesuje od tej strony, jakie są możliwości, czy spełnia coś, jakieś takie zdroworozsądkowe postulaty, gdy chodzi o sprawiedliwość wyników, o odzwierciedlanie przez nie woli wyborców, no to odsyłam do tamtegoż odcinka. A tymczasem głos ma Michał Broniewicz. Ja chciałbym się odnieść tak do sytuacji trochę bardziej, teraz rozmawialiśmy abstrakcyjnie, chciałbym się odnieść do konkretnej sytuacji dziś, obecnych wydarzeń politycznych. W sobotę mamy referendum. Niestety zostało ono zarządzone w pośpiechu i w panice pana byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, dlatego te pytania są trochę niestaranne, ponieważ sytuacja wykazała, że prawdopodobnie doszlibyśmy do kompromisu przy preferencyjnym głosie przechodnim, a mamy do wyboru bardzo niepełne pytanie w tej chwili. Niemniej jednak zachęcałbym każdego do pójścia, niezależnie od opinii, do pójścia do referendum, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pokazać politykom, że chcemy rządzić tym państwem. Jak frekwencja nie przekroczy 50%, damy im sygnał, że nie, my chcemy być bierni, wy rządźcie dalej, niech funkcjonuje ten beton partyjny, i to referendum jest jedyną drogą, żeby robić ten beton, dlatego zachęcam. A oczywiście uważam, że JOW-y są lepszym systemem od obecnego systemu proporcjonalnego. Choć nie są doskonałe, ale są pewnym krokiem naprzód. Może być to nawet przejściowy krok do STV, czyli preferencyjnych JOW-ów australijskich. No nie jedyną drogą, jak tutaj zauważył dzwoniący słuchacz Jacek, można zamiast tego pójść i odpowiednią liczbę osób powiesić, bądź nadziać na widły. Ale tymczasem przekażę głos. Tak, na pewno wiąże się to z mniejszym ryzykiem. Tymczasem głos przekazuję Bogusławowi Ciokowi. No to ja już tak w podsumowaniu odniosę się do tego, że nie jestem demokratą, ale jeżeli chodzi o tak zwaną sprawiedliwość, i to nie jest sprawiedliwość społeczna, tylko sprawiedliwość reprezentacji, czyli żeby każda grupa była reprezentowana, to nie zapewnią tego nawet jednomandatowe okręgi wyborcze, bo wygrywający ten system brytyjski, który mówi, że pierwszy na mecie bierze wszystko, to on bierze przeważnie tyle samo głosów, co przeciwnik, który mu stoi za plecami. Połowa społeczeństwa nie chodzi w ogóle na wybory i potem ta druga połowa rozkłada się na tych dwóch kandydatów wiodących, czyli 25%, czyli reprezentacja 25%. Mniej więcej tak jak u nas w wyborach prezydenckich. Natomiast losowanie systemu PESEL jest reprezentacją całego narodu. Nie trzeba się ruszać z domu, żeby pójść, że tak się wyrażę, na wybory. Tylko że ja wiem, że ja tego nie dożyję, bo to jest utopia dla wszystkich. Po prostu ludzie, którzy pchają się drzwiami i oknami do polityki, oni uważają, że im się coś za to należy. My mamy najgorsze rządy, bo to nie są rządy nawet, to nie jest nawet partiokracja. Tak, wytykana przez Konrada Daniela. To są rządy kombatantów i trzeba skończyć z rządami kombatantów, obojętnie w jaki sposób. Najlepszym sposobem na to są jednomandatowe okręgi wyborcze, bo wtedy nie przejdzie żaden kombatant. Ja miałem nadzieję, że po wojnie wymrze pokolenie kombatantów, czyli tych, którzy nam przynieśli wolność na bagnetach. Ale narodziła się w międzyczasie druga kasta kombatancka, to są kombatanci styropianowi. I wtedy ta granica przesunęła się o następne pokolenie. Ja nie mam, dla mojego pokolenia nie ma już szans zamieszkania w wolnym kraju. Być może to się trafi mojemu dziecku, ale też nie jestem tego pewien. Dlatego przejście
na inny system od obecnego ukróci rządy kombatanckie. To tyle. Dzięki i pozostał nam Konrad Gadomski, więc jakbyś ty się ustosunkował do pytania, które zadałem. Więc tak, znaczy Michał wspominał o referendum, ja tylko gwoli równowagi dodam, że ja na referendum nie idę, dlatego że referendum jest drogi. To niedobrze, to niedobrze, to bardzo niedobrze, jesteś antyobywatelski. To przez 10 kolejnych lat będą mówić, frekwencja była mała, nie ma sensu się obywateli o coś pytać, bo i tak nie chcą się wypowiadać, nie? Pozwólcie mi dokończyć, znaczy przede wszystkim tak, referendum jest drogie, kosztuje około 100 milionów złotych, a referendum jest tak zarządzone, żeby nic nie zmieniło i to jest mój pierwszy protest. Dlaczego? Wybory referendum też? Przede wszystkim referendum nie jest wyjątkiem od zasady dyskontynuacji. Kadencja Sejmu się nam kończy i co by się nie stało, jakie by wyniki referendum nie było, jaka by frekwencja w referendum nie była, Sejm za tej kadencji nie zdąży podjąć tego tematu, natomiast zgodnie z prawem, jako zasada dyskontynuacji, jakże nie jest to wyjątek od zasady dyskontynuacji, przyszły parlament nie będzie musiał podejmować tego tematu w kolejnej kadencji. Natomiast pytania są, po pierwsze, pytanie o JOWAK jest niekonstytucyjne, pytanie dotyczące budżetu... Jest konstytucyjne, Konrad, jeszcze raz zwracam ci uwagę. Mogą być pytania dotyczące czegoś, co trzeba zmienić w konstytucji. Mogą być. Artykuł 235 mówi że wyraźnie, że w ramach referendum można zatwierdzać zmiany konstytucji, nie można inicjować referendum. Jezus, konstytucjonaliści się wypowiedzieli na ten temat. Nie mamy wykładnie na to. Właśnie tak, konstytucjonaliści się wypowiedzieli na ten temat. Jak chociażby pana profesora Tuleje z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówi podobnie jak ja. Jest oficjalna wypowiedź organu, może tutaj pan Bogusław też podpowie jakiego, ale było to rozstrzygane oficjalnie, czy można takie pytanie zadawać w referendum i wyszło, że tak. Znaczy to ja znałem tylko wypowiedź pana profesora Tulei z Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, więc być może mam nieaktualną wiedzę na ten temat po prostu. Natomiast już do meritum, jeżeli chodzi o zmiany w systemie wyborczym, przede wszystkim należy w mojej ocenie obniżyć próg wyborczy, tak jak mówię, 5% w Polsce do Sejmu to jest za dużo. Warto się zastanowić nad na przykład 3%, ewentualnie 2% progiem wyborczym, tak aby większa ilość poglądów społecznych była reprezentowana. Warto się zastanowić nad systemem szwedzkim, bardzo ciekawym. On pozwala również dostawać się takim siłą lokalnym do parlamentu. To znaczy, że jeżeli jakaś lista w jednym okręgu wyborczym uzyskała co najmniej 12% głosów, wówczas próg wyborczy w ogóle nie obowiązuje dla tej partii, więc taka partia w pozostałych okręgach mogłaby nie zdobywać głosów i również miałaby jakąś skromną reprezentację. To są bardzo ciekawe rozwiązania właśnie. Warto się na nich wzorować, albo przynajmniej się nad nimi pochylić i się zastanowić. Natomiast ja rozważam, powiem tak, może nie jestem jakimś radykalnym tego zwolennikiem, natomiast rozważam bardzo poważnie i zastanawiam się nad zagadnieniem cenzusu, na przykład cenzusu majątkowego. To nie musiałoby być wcale... Podatku wyborczego może? Na przykład. To nie musiałby być ograniczony do jakichś wielkich majątków, tylko że ludzie posiadający jakiś majątek w ogóle, to są ludzie, którzy są przede wszystkim bardziej odpowiedzialni, bo tego majątku nie chcą stracić i nie pozwolą dojść do władzy jakimś komunistą czy socjalistą, którzy im to odbiorą, a także posiadanie pewnego majątku pokazuje, że ktoś musi się znać w jakimś przynajmniej stopniu na zarządzaniu. A też by mi zależało, żeby nie tylko rządzący, ale i wybierający rządzących byli jak najbardziej kompetentni, aby ludzie czuli się odpowiedzialni za państwo, za los nas wszystkich, naszej wspólnoty. Więc warto by się nad takim pomysłem również pochylić. Ja tylko podpowiadam, wzywam do dyskusji, może ktoś się nad tym zastanowi. Ja jestem zwolennikiem, choć tak jak mówię, niekoniecznie tak radykalnym, jestem otwarty na również inne głosy. Warto się nad tym zastanowić. Tak, no to ja może też powiem, co sam uważam może. Podczas debaty się tutaj od tego w większości powstrzymywałem. Natomiast no, nie jestem zwolennikiem jakichś systemów mieszanych w rodzaju tego, co jest w Niemczech czy na Ukrainie, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze dla połowy reprezentantów, natomiast połowa jest wybierana w jednym ogólnokrajowym okręgu. Fajnie za to, że mają jednoizbowy parlament. Albo jestem zwolennikiem pójścia w jedną stronę, albo w drugą, bo obecne wybory co 4 lata bez odwoływania w trakcie kadencji, no to jest najgorsze, co może być. Albo procedury demokratycznej mniej, albo więcej, czyli albo w stronę demarchii co najmniej,
albo w stronę demokracji płynnej nawet, bądź też w każdym razie wyborów i referendów też częstszych, jak na przykład w Stanach, gdzie co 2 lata się wymienia 1/3 izby w wyborach. I przez to nie jest tak, że jest taki zryw, bo to powoduje, że co 4 lata jest właśnie zryw, wielka aktywność, o to już ta jesień, już teraz wygramy te wybory, potem jest 1,5 roku wielkiej smuty, że się nie udało dostać w przypadku tych partii spoza mainstreamu do Sejmu. I też taki takt 4-letni powoduje, że co 4 lata też aktywność obywatelska, ostatnio taka myśl mnie naszła, że aktywność obywatelska w tych okresach na tym cierpi, bo ludzie, którzy coś robią tak oddolnie, koncentrują się na tym, że o, wybory i przy nich się udzielają i już nie mają za bardzo czasu na robienie czegokolwiek innego. Spada aktywność właśnie w innych obszarach, w których ona cokolwiek zmienia, bo aktywność w wyborach, jak się dotychczas okazywało, niewiele zmienia, ciągle jak w kalejdoskopie te same partie z układu widzimy właśnie w budynku parlamentu i na ekranie telewizora. I jak to powiedział Oscar Wilde, jeżeli się nie mylę, gdyby wybory miały coś zmienić, już dawno zostałyby zakazane. To były zakazane. Waszym ocenie, drodzy słuchacze, powiedział to kto inny. Tak, on być może powtórzył po kimś. Winston Churchill bodajże po nim jeszcze powtórzył. I George Orwell. A wam, drodzy słuchacze, waszej ocenie pozostawiam. Czy referendum jest bardziej, ma większą szansę coś zmienić niż wybory? I jeżeli do niego pójdziecie, to czy głosować w pierwszym pytaniu za, czy przeciw? W pozostałych rekomenduję, w drugim nie, w trzecim tak. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to niech powie teraz albo zamilczy do referendum. Nikt nie słyszy głosu, natomiast dzwoni do nas na ostatek jeszcze słuchacz. Mogę. Zapraszam wszystkich na referendum i na głosowanie w zgodzie z własnym sumieniem. Skoro nawet lewica, Zjednoczona Lewica idzie do referendum tylko po to, żeby powiedzieć nie, to dziwi mnie postawa Konrada Gadomskiego i jego byłego ugrupowania. Znaczy, ja powiem tylko tyle, że za dużo demokracji też jest wariactwem i też trzeba się przed tym chronić, Bogusław. Jest dokładnie tyle demokracji, ile jest najgorzej w tej chwili. To znaczy, dano nam just enough rope to hang ourselves, jak to mówią w języku wyspiarzy. Słuchacz, który się dodzwonił do nas na koniec, ma, nie wiem, komentarz, pytanie. Witam cię. Jak się nazywasz i z czym dzwonisz? Witam. Tak, z czystej ciekawości chciałbym dowiedzieć się, czy według dyskutujących tutaj panów państwo musi istnieć, czy może go nie być? Powtórz, bo trochę ciężko było dosłyszeć. Właśnie. Ciekawi mnie, czy według dyskutujących tutaj państwo jest potrzebne, czy może go nie być? Aha, pytanie o anarchię, tak? Tak. Może go nie być. Ja może powiem, że według mnie tak. Nie jest. Mają. Tak, dobrze, bo mówiliśmy jednocześnie. Pan Bogusław Ciok? No tak jak powiedziałem, państwa może nie być, ludy pierwotne i jakieś tam plemiona nie miały państwa, plemiona indiańskie nie miały państwa, dopiero jak weszła tam korona brytyjska, dopiero zaczęły się problemy. Znaczy, ja powiem w ten sposób, jeżeli nie ma państwa, to natychmiast wytwarza się coś na wzór państwa. To, że Indianie w Stanach Zjednoczonych aktualnie, lub też w Ameryce Północnej, nie mieli tworu państwowego, to nie znaczy, że nie miały państwa, dlatego że pewne zasady instytucjonalne tam funkcjonowały, które w ich rozumieniu można by było określić naszym tworem państwa. Konrad, proszę cię, odróżnij dwie rzeczy. Anarchia nie oznacza bezprawia. Oczywiście, że tak, zgadzam się. Ale to proste nazewnictwo właśnie. Przypisywanie plemionom indiańskim nawet cech państwowości jest jakimś grubym nieporozumieniem. Ja myślę, że dużo lepszym przykładem tutaj w tym kontekście jest, dzięki ci słuchaczu, bo właśnie się rozłączył i pewnie przeszedł na odsłuch z radia, więc myślę, że dużo lepszym przykładem do rozważania i był tutaj rozważany w tej audycji nieraz, w szczególności też w grudniowym odcinku pod tytułem Anarchia, jest przykład średniowiecznej Islandii, podobnie też Irlandii, podobnie też wczesnych królestw w Europie, we wczesnym średniowieczu, o których pisze Hoppe. Starożytny Izrael z okresu sędziów przed ustanowieniem królestwa,
No i Dziki Zachód, gdzie państwo no, formalnie było, ale tak naprawdę mało było w stanie zrobić, bo było daleko, więc ludzie się rządzili generalnie oddolnie. Tak, ale to wszystko, że tak powiem, poza tematem, więc jeśli naprawdę ostatnie zdanie komentarza, jeżeli ktoś chce podnieść, to udzielę jeszcze głosu. Czy ktoś się zgłasza? To może ja, czyli Bogusław Ciok. Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie i jeszcze raz ze swojej strony chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na referendum. Idźcie, głosujcie zgodnie z własnym sumieniem. Nie zostajcie w domu. To nie ma sensu. Przyłączam się do pana Bogusława. Ja chciałbym podziękować za zaproszenie, podziękować słuchaczom za cierpliwość, wam za dobrą dyskusję i zapraszam niezależnie od przekonań. Idźcie na referendum. Ja również ze swojej strony. Również. Trzymajcie się. Również bardzo dziękuję ze swojej strony za zaproszenie. Dziękuję dzisiaj dyskutującym razem ze mną. Dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia. Gośćmi dzisiejszymi byli w takiej kolejności, w jakiej się pożegnali: Bogusław Ciok, Mateusz Klinowski, Michał Broniewicz oraz Konrad Gadomski, a prowadzącym był Krzysiek Maczyński, znany też jako Byte Eater pod taką ksywką, czyli ja. I zapraszam do polecania tego odcinka, gdy będzie opublikowany, podsyłania linka znajomym, nieznajomym oraz do przychodzenia w kolejne wtorki o godzinie 21 na audycję Proste Zwierciadło bądź Epicentrum. I spotykamy się po wyborach, o których dzisiaj, czy po referendum, o którym dzisiaj, a zwłaszcza o jego pierwszym pytaniu na jego kanwie rozmawialiśmy, o JOW-ach i o różnych alternatywach dla status quo, o wadach i zaletach status quo oraz tych różnych alternatyw, no zwłaszcza właśnie JOW-ów. I za tydzień będziemy już wiedzieć, prawdopodobnie będą już ogłoszone wyniki, co z tego wyszło, jaka wola była narodu i jak licznie reprezentowanego przy urnach. Tak więc do zobaczenia przy urnach i do usłyszenia w kolejnych tygodniach. Dobrej nocy.